w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Damian Stasiak przed galą KSW 61. Damian, z jakim nastawieniem wchodzisz do tej walki? W końcu inna kategoria wagowa, to już 6-6. Tak, ale pytasz o nastawienie, to nastawienie mam dokładnie takie samo jak ostatnio, bardzo pozytywne. Jestem uśmiechnięty, więc tak jak mówiłem już wcześniej, przed tamtą walką, że MMA zaczęło sprawiać mi radość, bardziej coś takiego, coś dodatkowego, więc zacząłem się tym bawić, więc nastawienie jest bardzo fajne, optymistyczne. Co do zmiany kategorii, no to jak już powiedziałeś, jest to dla mnie walka 66 kilo, czy taka zmiana, no też toczyłem walki, też toczyłem 66 kilo, na przemian z 61 kilo, w UFC walczyłem 61, ale tu przyszedł czas, że jestem coraz cięższy, coraz większy, też coraz starszy, więc tutaj ostatecznie stwierdziliśmy, że już nie będziemy walczyć 61, tylko przechodzimy do 66 i tu już na stałe będę się bił w tej kategorii, bo nawet na tą kategorię też muszę sporo kilogramów ściąć, więc poza gdzieś tam walkami to jestem całkiem spory. Czyli może za jakiś czas w ogóle będzie do 7-0? Być może, ale ogólnie no nie, póki co skupmy się na 66, a 7-0 w dalszej perspektywie może, ale na razie 66. Jak wygląda to ścinanie wagi teraz do tej walki oraz cały ten obóz przygotowawczy, który masz ze sobą? No, przeszedłem całe w sumie przygotowania, moje już trwają bardzo długo, bo tak w 100% zacząłem ćwiczyć od stycznia i w sumie mieliśmy walczyć w kwietniu, tylko w kwietniu była propozycja walki z Brazylijczykiem 61 kilo. W sumie zastanawiałem się nad propozycją, no bo nie lubię odmawiać jakiejkolwiek walki, ale tutaj stwierdziłem, że po prostu nie jestem w stanie fizycznie zrobić tego 61 kilo i poprosiłem, żeby zmienić kategorię na 66. Nie udało się znaleźć przeciwnika w kwietniu na 66 kilo. Miała być gala w maju się przesunęła na czerwiec, mamy czerwiec, no i od tego stycznia cały czas ćwiczę, jestem w gazie. Więc no tutaj już tak naprawdę te ostatnie tygodnie to już czekam, kiedy można uwieńczyć moją formę, kiedy można wreszcie wyjść do tego oktagonu. Czy były jakieś nazwiska wcześniej, które proponowano tobie, ale później te nazwiska na przykład, czy ci zawodnicy po prostu decydowali się, że jednak nie chcą z tobą walczyć, czy raczej to było tak, że ciężko było po prostu kogokolwiek znaleźć dla ciebie? Czy do tej walki, no to tych nazwisk się przewinęły, to trzecie nazwisko było, nie wiem czy mogę wszystkim mówić, nie wiem, w ogóle miałem propozycję, w ogóle było ustalone, że miałem walczyć z Filipem Pejiciem, miał być to dla niego rewanż za UFC, tutaj Parnasowi wyleciał jego przeciwnik, no i nam obydwom został zmieniony przeciwnik, później miałem walczyć, po Filipie była propozycja, czy będę walczył z Maxem Koga z Niemiec, ja żadnej walki nie odmawiam, bo tak będę walczył. Potem okazało się, że Max nie może walczyć w tym terminie. No i ostateczna tutaj decyzja padła, że jest to zawodnik z Ukrainy, Andrzej Leżniew. Tak naprawdę kogo KSW mi przedstawiło, z kim mam walczyć, no to ja mówię, okej, tak biorę. Nie jest mi naprawdę istotne, z kim się bije. Istotne jest, że ja trenuję, jestem w formie i tutaj pokazanie swojej umiejętności nie ma różnicy z kim. Jak w takim razie padła propozycja walki z Ukraińcem, z Leżniewem, to czy ty już coś wiedziałeś o tym zawodniku, czy to było dla ciebie zupełnie nowość i musiałeś po prostu sobie go wygooglować i pooglądać jego walkę? Dokładnie tak. Pawła Kowalika, czyli mojego menadżera, zapytałem, czy go zna. On mówi, że słyszał o nim, ale też musi dokładnie sprawdzić, co jak. Ja też dokładnie tak samo wpisałem w Google, posprawdzałem, co to za zawodnik, ale tak naprawdę sprawdziłem dopiero wtedy, kiedy powiedziałem, tak, oczywiście bierzemy walkę. I później chciałem zobaczyć w ogóle, jaki on jest, tak? Zobaczyłem tak naprawdę jego 3 ostatnie pojedynki, jakie miał. Wcześniejszych nie oglądam, no bo to nie ma sensu, bo na pewno od tamtego czasu się sporo zmieniło. No to tyle, co o nim wiem. Jakie zrobił na tobie wrażenie jako zawodnik? No, zrobił wrażenie na mnie, że jest to twardy zawodnik, mocny, ma dużo walk na koncie, bo ma prawie 30, chce się bić, jego stójka jest całkiem mocna, taki zawodnik, można powiedzieć, mocno fizyczny i tu myślę, że
Technicznie na pewno nie zauważyłem niego niczego, żadnej wirtuozerii i stójkowej, i parterowej. Stójkową to widzę to, że bardzo mocno bije i kopie. Gdzieś tam zapasy no to też są takie dosyć toporne, ale takie silne, no, ukraińskie. No. Nie jest to finezjusz, ale jest to bardzo mocny, solidny przeciwnik, który na pewno będzie szukał knockoutu. Czy dodatkowym argumentem do tego, żeby jeszcze bardziej zmotywować się do walki, będzie dla Ciebie to, że w końcu zasiądzie publiczność na trybunach i będzie można posłuchać tego kibicowania? No na pewno bardzo się z tego cieszę, że kibice znowu na hali będą. Tym bardziej się cieszę z tego, że duża rzesza kibiców przyjeżdża do mnie, szczególnie osób, które z moich znajomych. Więc jestem przekonany, że tutaj doping kibiców będzie spory, tym bardziej, że walczę nie z Polakiem, więc liczę, że tutaj cała publiczność polska będzie kibicować mnie. No i to będzie całkiem duża wrzawa na pewno na trybunach, co mam nadzieję, że się przeniesie też na widowiskowość mojej walki i wszystkich walk. Tak mówisz o tym, że trenowanie do walki i tak dalej sprawia Ci już przyjemność, to wszystko sprawia Ci przyjemność. Jak wygląda taki Twój tydzień? Tydzień wygląda tak, że pracuję. I dodatkowo robię jedną jednostkę treningową każdego dnia, chyba że jest taki dzień, że muszę iść do pracy, jestem dłużej w niej i nie mogę zrobić danej jednostki treningowej, to wtedy w dniu wolnym od pracy robię dwie jednostki treningowe, więc naprawdę łączę to w 100%. Oprócz tego zajmuję się dzieckiem, jestem mężem mojej żony, więc też muszę poświęcać czas żonie, dziecku. Oprócz tego prowadzę jakieś treningi zarówno i karate z dzieciakami, jak i brazylijskie MMA ze starszymi, więc mój dzień jest bardzo aktywny, tak naprawdę w domu spędzam go mało czasu. Staram się, jak jestem w domu, to spędzać go ten czas zdecydowanie efektywnie, jak powiedziałem, z żoną i z dzieckiem. A większość czasu to spędzam w pracy, bo w pracy jak i tej na treningu, jak i również innej. Czyli też jesteś tego zdania, że nie trzeba tak naprawdę całego dnia siedzieć na sali treningowej, wystarczy zrobić jeden porządny, mocny trening i to jest jakby Twoja droga do tego sukcesu. Cały dzień na sali siedząc to niezdrowe jest nawet, tak? Bo to też organizm musi też mieć taką świeżość, szczególnie psychicznie trzeba być też wypoczętym. Więc ja staram się uciekać od sali, jeśli mam możliwość, żeby uciec z sali, no to staram się z niej wyjść, ale też bardzo często moi trenerzy i wszyscy wokół mnie tak naprawdę muszą mnie odciągać z tej sali, bo ja po treningach chciałbym dorabiać, zrobić jeszcze, a Damian, wystarczy, trzeba odpocząć, iść do domu, zrób zupełnie coś innego. No, jestem z tych osób, którzy są zdecydowanymi pracusiami. A to, że trenuję raz dziennie teraz, to też jest moja nauka z UFC, bo w UFC, kiedy byłem, ćwiczyłem cały czas dwa razy dziennie i to czasem przekładało się zupełnie w drugą stronę, ponieważ byłem przeciążony, gdzieś tam psychicznie, fizycznie byłem zmęczony i to przynosiło zupełnie odwrotny efekt niż jest teraz, jak trenuję raz dziennie i ten głód walki, głód każdego treningu jest duży. Wchodząc do dywizji 66 kg w KSW, na pewno masz gdzieś tam z tyłu głowy potencjalne walki z takimi zawodnikami jak Saladin Parnas czy Daniel Torres. Jak myślisz, ile czasu, ile zwycięstw potrzebujesz, aby móc dojść do walki o pas? Tak naprawdę powiem szczerze, że na tą chwilę nie zastanawiam się nad tym, żeby dojść do pasa. Wiem, że w tej kategorii jest naprawdę dużo fajnych, mocnych zawodników, zaczynając od tego, że jest dużo zawodników, którzy są doświadczonymi zawodnikami, gdzie już mają tych walk stoczonych całkiem sporo. Jest też sporo zawodników młodych, ambitnych, którzy dużo gadają, są bardzo aktywni poza ringiem. No i jest mi to obojętne, czy będę walczył z tymi bardziej doświadczonymi, czy nie. Każdy z nich na pewno chciałby mieć nazwisko w rekordzie Damiana Stasiaka, byłego zawodnika UFC, a ja zrobię wszystko, żeby im te plany pokrzyżować i dojść jak najwyżej w tej kategorii. Jak odnajdujesz się w social mediach i w tej konieczności takiej, którą tak naprawdę w tej chwili trochę fani nakładają na zawodników, żeby pokazywać coraz więcej ze swojej prywatności, żeby być cały czas gdzieś tam obecnym trochę w życiu tego zawodnika, móc podglądać go na treningach, ale też w tym, co robi poza treningami? Czy jeśli chodzi o podglądanie mnie podczas treningów, to nie mam nic przeciwko, sam udostępniam dużo jakichś tam zajawek z moich treningów, zarówno z treningów technicznych, jak i sparingowych. Co do mojego życia prywatnego, to staram się tego nie udostępniać, bo to myślę, że trzeba się od tego w jakiś sposób odciąć.
i nie jestem za tym, żeby moje życie prywatne było w social mediach. A jeśli chodzi o moją sferę sportową, to jak najbardziej. Trochę czasem to zaniedbuję, bo jeśli ja mam to robić, to czasem się nie chce. Ale no, staram się do tego przyłożyć na tyle, ile mogę i ile mi wystarczy na to czasu. No to na koniec jeszcze szybkie typowanko w takim razie, walka Pudziana z Jurasem. Powiedz, czy Cię zaskoczyła w ogóle ta informacja, że to będzie właśnie main event? I jak się tak dobrze zastanowisz, to na kogo postawiłbyś pieniądze? Co mogę powiedzieć? No, na pewno nie jest to walka jakaś rankingowa. No, nie jest to walka, która wniesie, który z nich zbliży się do pasa czy do czegokolwiek. Jest to walka, która ma dać show i miejmy nadzieję, że zarówno Pudzian, jak i Juras staną tutaj na wysokości zadania i po prostu będą walczyć, a nie, po prostu nie będą przeciągać tej walki i kibice. Mam nadzieję, że kibice będą z niej zadowoleni, dadzą dobre show i wszystkim będzie się to podobało. Ja chciałbym, żeby powiedzmy wygrał Juras. Jestem za Jurasem, a jak będzie, no to tak naprawdę zobaczymy. Dziękujemy serdecznie. Dzięki.